Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Z tej strony LLBK i dziś znajdujemy się ponownie w Watch Dogs 2. To była pierwsza rzecz, którą trafiłem. Tutaj zaraz obok, do jak kończyliśmy poprzedni odcinek, to wiemy nawałkę, którą trzeba tutaj schakować. Every single goddamn thing has gone up. My water bill, my credit card rate, my electricity, internet, my storage unit, my... All at once. It's like they're nickel and diming me specifically. I can't cover my mortgage because of all this petty shit. Okay, mamy kolejną chyba misję do zrobienia. Hey, I just picked up a conversation. Some woman has every single living expense spiking at once. What's up with that? Tracking down the nearest CTOS box. We'll see what info they're tracking on her and her neighbors. Let me know. This is weird. We can't get in. Mark it. I'll go take a look. Like physically go there? Dude. Dobra. Będziemy dostajemy masę nowych misji, tak? Cały czas praktycznie, co chwila nowe misje. I to jest świetne, tak? Bo możemy po prostu sobie kogoś schakować i dzięki temu dostać tonę fajnych rzeczy. Czemu ja akurat pojechałem w tę stronę, no? Totalnie tak jak powinienem. Ja się zaraz tam jakoś zakręcimy, na spokojnie. Tak jak mówię, ja korzystam głównie z motocykli, dlatego że mi się bardziej to opłaca niż zamawianie auta. Jak i tak co chwila praktycznie pojazd gubimy. Wsiadanie na motocykl jest szybsze, a i przy motocyklu, jak widzicie, mamy nitro, więc... Do szukania moim zdaniem zdjęć to jest idealne. Żeby się na takim właśnie pojeździe, takim pojazdem po prostu poruszać tutaj. Także osobiście nie mam zamiaru jakiejś specjalnie kupować chyba aut, raczej jeśli już to kupię sobie broń szybciej. Gdzieś. Oczywiście musiałem rozwalić i proszę bardzo, mamy zamaskowanego muzyka. Tak, znowu wchodzą zdjęcia. Ja chciałbym jednak na razie się przenieść znowu do Scoutexa. Guadalupe na Woodland, tak? Dobrze przeczytałem? Chyba tak. No i tak jak mówię, będziemy sobie na razie jeździć i zdobywali nowe zdjęcia. Później się wybierzemy po kolejny bankomat. Tutaj jak mówiłem, te misje są po prostu bardzo, bardzo przyjemne bankomatowe. W sensie dają nam takiej dużo fajnej fabuły, prostej, ale fajnej. To mnie strasznie, strasznie jara pod tym kątem. Cały czas się zastanawiam, co z tymi wyścigami e-kartowymi, przecież e-kartowymi. Ale myślę, że to będzie jedna z misji, którą będziemy robili po prostu też później. W razie to jeszcze jakąś misję widzę. A to jest ta misja a propos tego, co znaleźliśmy przed chwilą, więc też będzie można ją wykonać w sumie po drodze. Oprócz tego jesteśmy, też ją wykonamy. Why not? No ja się ogółem póki co mega, mega cieszę tą grą, tak jak mówiłem. Jest dla mnie bardzo przyjemna, jest dla mnie czymś się dobrze bawię. Nie przeszkadzają mi jakieś takie pomniejsze drobnostki, które jednak są jej minusami. Szalony prorok, proszę bardzo, kolejna osoba tutaj do ogarnięcia. A najpierw chciałbym wykonać misję, zanim pojadę w sumie do szalonego proroka. Ups. Troszeczkę przegiąłem. Pięknie wjechałem w dwójkę ludzi, no cóż. Typowy dypek. Dobrze, ale ten nie przyjadę, halko, wracamy. W sumie zastanawiam się, czy ten szalony prolog na przykład będzie nawiązaniem do Far Cry'a. I konkretnie do Far Cry'a 5, ale to by było troszkę za szybko, bo... O właśnie, zobaczcie, to jest jakiś teren jakiegoś gangu czy czegoś znowu, więc lepiej tutaj nie wjeżdżać. O proszę bardzo, tutaj trzeba hakować coś. Oczywiście musiałem spaść, klasyka. Lepiej tutaj po prostu nie wyjeżdżać. Jakby to było nawiązanie do Far Cry 5, to myślę, że byłoby troszkę za wczesne, ale mogłoby też być. To było fajne. Jakby okazało się, że to jest... Looks like line workers for the CTOS box. Keep it on the down low, sounds pretty suspicious. You're on to something, Marcus. Keep going. Find another box. Ej, zaczęli strzelać, jak widzicie tutaj. Ostro. Jakieś dwa gangi chyba. Te boksy też są zaraz koło siebie, jak widzicie tutaj. Te z tej misji, którą teraz wykonujemy powoli. Ogólnie widzę, że tutaj cały ten Oaklands to jest jakiś taki teren gangów. To jest. A, trzeba obejść ściowe, rozpracować, super. Wydaje mi się, że to byłoby zbyt wczesne nawiązanie do Far Cry 5. Ale byłoby fajne, gdyby to był właśnie ten sam prorok, który jest w tym kraju piący jako nasz główny antagonista, tak? Dobra, zakowujemy to zaraz. O Jezu, aż tak
No, tego się nie spodziewałem, że to będzie aż taka zagadka środowiskowa, ale w porządku. Mnie to nie przeszkadza. Czy są jakieś kamery? Tak, może to jakoś szybko między kamerami przemieszczyć, ale chyba... Chyba jednak nie. Chyba jednak łatwiej będzie to zrobić w ten sposób. Po prostu z tego dachu. Okej. Tyk. Jak widzicie, to się resetuje. Tak samo jak było w poprzedniej grze. Tak? W serii. Czyli w Watch Dogsach jedynce. Tam jest jeszcze jeden. A tam muszę już chyba pójść. Jakby na nogach. Oni tam się cały czas strzają i to mnie, wiecie, jakoś mnie to zupełnie boli. W ten sposób. 3 sekundy, no nie zdążę tego zrobić oczywiście. Ale to mnie nie boli, bo to się zresetowało i to wystarczy tylko odblokować, a cały czas jest to włączone. Jak widać. Pyk. I odblokowujemy system. I wbijamy się do tego boksa tutaj małego. Proszę bardzo. Nie, pewnie przynajmniej troszkę inną rzecz aktywowałem, no ale dało się. Okej, okay. Ciekawe są te maile. O nie, no i co, na terenie gangu będzie jeden. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba nic tutaj robić, w sensie nie będzie trzeba im wbijać do tego. Tam i okay, zabijać, tak? Same two guys. What are they up to? Yeah. What do they mean by about to cave? Track it back to the hub to find out. Czekajcie, spróbujmy się tutaj dostać jakoś szybko. Fuck. Bo jeszcze nie jestem na terenie strzeżonym, ale zaraz będę. Pewnie dobrze nie skończy, co? Cholerka. Weźmy sobie stangana naszego. Guys? What up? This ain't no regular CTOS box. Sure it is. They all are. It's got a killer exfil filter or something. I can't get in. Pocket's net. See if you can disable it from there. O, cholera, no. Wiedziałem, że się tak skończy. Zamiast się bawić w... Kurde, mogłem... Zamiast się bawić w ten sposób, mogłem ich po prostu rozstrzelać jako gang. Tyle. Ale nie, bo po co? Ale typowy typek, tak? Lepiej spróbować to zrobić na cicho, no nie. Jak widać, nie. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj można jeszcze jakoś inaczej wejść. O, cholerka. Że będę potrzebował właśnie tego stangana. Zobaczcie, oni nas stamtąd zauważyli, tak? Czyli to jest cały ten gangu. Jest tutaj znacznie większy niż mi się wydawało. Tam jest trójka jeszcze, jak widzicie, gości. Ja pierniczę, dobra, ja się spadam. Wolę wejść tutaj na ten teren. Będzie mi po prostu bezpieczniej. Okej, okay, udało się pobrać dane. Pakować tę skrzynkę. To jest dopiero 2x4, nie? Więc zobaczcie, ilu ich tutaj jest. Zobaczcie, piątka czy szóstka ludzi, nie? And now I got an email from Central. What are the numbers about? Got me. Looks like controls for various outputs from houses in that neighborhood. He's assigning a coefficient to select outputs. Outputs for what? Track down the hub and let's see what they're doing with them. Cholera, jest niedobrze. Z każdej strony jestem praktycznie otoczony. Ten cholerny gang. Dobra, uciekamy stąd. No i umarłem, dobra. Walić to. Jakby, wiecie, ja mówię, nie jestem fanem tej, nie chciałbym w tej grze aż tyle strzelać, nie chciałbym zabijać tylu ludzi. Znaczy ja okej, okay, rozumiem, gangiem. Ale wolałbym ich, nie wiem, unieszkodliwiać na zasadzie paralizatora czy coś. Niż strzelać do nich tak per se. Ale trudno, jakby chciałem tylko do tej skrzynki się dostać, tak? Kolejne skrzynki już są po... Nie, są tutaj przy Oakland jeszcze. Są tutaj dokładnie mówiąc przy wyjeździe z Oakland. Przy jego południowej granicy. Jak będziemy już przy południowej granicy i zbierzemy te wszystkie cztery skrzynki, to myślę, że sobie odpalimy wtedy dalszą kwestię zdjęć. Ale no, nie spodziewałem się, że tutaj będziemy mieli taką misję od razu. Przy okazji. Czy tutaj trzeba rzeczywiście do góry wjechać? Wydaje mi się, że nie. No dokładnie, tak myślałem, że to będzie na dole gdzieś. Czy ja sam na dole wyskoczyć? Nie. Yo, I'm listening. We've got a lost monkey near you with all this confidential data that needs liberating. Your profiler will help you ID said primate, but they won't stick around long. I'll check it out. So how goes the monkey business? They won't stick around, you know. Yes, thank you. I got this. Nie chcę mi się ciągle tego robić. Dobra. Jechałem na ich teren, ale już poszedłem sobie stamtąd, więc...
location. Move to detain. Over. Nie powinno być już problemu z tym gangiem. No oni zobaczcie, oni mają po prostu parę takich miejsc. Ja pierniczę, naprawdę. To jest jeszcze jakaś w ogóle inna misja. To co widzę. Ja pierdzielę, no. Tak nam. No szkurna. It's CTOS, motherfuckers. They want to outsmart the rent controls. They're forcing people to move so they can gentrify the place. We gotta stop that shit. You gotta. I know. Find the hub. Kogoś leży. Jeszcze tam jedna osoba została. 911. Tutaj? Dobra, poszło. I jeszcze chciałbym po prostu zobaczyć, co tam jest ta misja, tak? Tutaj. Z tym takim czarnym domkiem. Na mapie. Dobra, poszło. Oczywiście tutaj będzie policja próbowała wejść, ale mniejsza o to. Wejdźmy, włammy się i zobaczmy, co nam da. Peekaboo. Jest gość. Próbował dołączyć do sesji. Mówiłem, że do mnie się nikt nie dołączy za bardzo. Okej, okay, i rzeczywiście skonfliktuje z tymi 580, to jest po prostu cały ten gang, który tutaj jest, który nas aktualnie ściga, jak dobrze rozumiem. I co to w ogóle jest za misja? Do czego nas to doprowadzi? Skąd się to wzięło w ogóle na mapie? Jakby to przez przypadek zauważyłem. Spencer Emilio, niedawno zwolniony, okej. Okay. Co się tu dzieje do końca? Maria. You told me to be strong. You stood by me. Thank you. But every night I close my eyes and I see Mike Nassan. I hear people screaming at me. I hear me screaming at myself. I'll never forgive myself. Mike. I'm so sorry. To co on próbuje zrobić, zamknął w garażu i próbuje popełnić samobójstwo. Dobra. Mamy wentylator. Chyba na niewiele nam się to zdało, więc trzeba otworzyć drzwi. To jest coś takiego. Oho, naprawdę? Otwórzcie, że się. Na niewiele się to znowu też zda. Cholera. Tam coś jeszcze było, czekajcie. Jackson. Patrz, zrobimy dobrą rzecz w końcu. Znaczy... Bo i nie. Albo jest piękniarzem, więc przecież tyle może dobrze. Ale no powiem wam, że jestem w szoku. To jest w ogóle to, co my próbowaliśmy zrobić jeszcze w... Za czasów Luciusza, nie wiem czy kojarzycie. To nie Lucius. To jest chyba ten garaż. Chyba się do niego nie dostał w końcu. Albo się dostał, już zniknął. Ja próbowałem do tego doprowadzić w Luciuszu, tylko że tam trzeba było całkowicie wyłączyć wentylator w bardzo nielogiczny sposób. Nie chcę sobie nawet tej gry przypominać. Ale to co było tutaj, no podobało mi się ten fragment, że musieliśmy próbować uratować tego gościa, tak? Który chciał się udusić w tych spalinach. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak łatwo da się to zrobić. Nie wiem, więc się nie wypowiadam jakby. W sensie, nie wiem, więc nie próbuję nawet powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. Jak mogę tam skoczyć na górę? Może jakoś tutaj? O, proszę bardzo. Tak, oczywiście, znowu trzeba wejść do systemu. No nie mówcie mi, ja pierdzielę, naprawdę. Trzeba wejść im na plecy. Słuchajcie, potrzebuję tej... Dobra, chciałem go przed tym, przez wezwanie posiłków powstrzymać, ale nie dałem rady, niestety. Dobra. Nic z tego. Trzeba się po prostu bawić w strzelanie.
Mam do... jakby... Ja chciałbym to zrobić w końcu na stealtha, tak? Chociaż raz. Ale nie, za każdym razem jak robię to na stealtha, to oczywiście mnie gdzieś tam jeden gdzieś zauważy z boku. Z drugiej strony to oznacza, że całkiem nieźle, nieźle patrolują to mimo wszystko i ciężko ich wyłapać jakoś tak pojedynczo, tak? A wiecie co chodzi. A po prostu chyba zrobimy po prostu na... Zwyczajnie to zrobimy na głośno. I tyle. O, ten chce rozdać posiłki, no, nie za bardzo, panie kolego. Tam jest jeszcze jeden, który w ogóle uciekł. Znaczy on próbuje uciec. A, on chyba wezwie ziomku z innego kwadratu, to było ciekawe. Było bardzo ciekawe. A tutaj mamy skrzynkę, która nas interesowała, te dodatkowe dane, tak? Okej. Tam to była policja oczywiście, co nas tam goniło przez chwilę. I cały czas ten jej ziomek biega. Cholera. A gdzie jest w ogóle ta... Tutaj jest ta misja, okej. Tak naprawdę mnie zauważyli? A to jest pies po prostu. Cholera, no. Nie da mi to spokoju po prostu, nie? Nie dadzą mi spokoju, bo po co? Dobra. Spróbuję ogarnąć, gdzie jest ta trasa tam. I to biegnie, aż tu, dobra. Widzę już, gdzie to jest. Nie znoszę się bawić z tymi frakcjami i tak dalej. Nie znoszę z nimi walczyć, no po prostu to jest tak irytujące. Chodzi, że gdzieś tam biją z policją. Ja zakładam, że jest właśnie. No chyba właśnie jakiegoś policjanta walnęli. Takim ładnie. Ja to jestem w trakcie ucieczki w cudzysłowie. Więc walisz to. O, okej. Okay. Dobrze się udało, bo go się sparaliżowało. To przypadek rzucona pułapka zadziałała bardzo dobrze dla nas. Właśnie na naszą korzyść. Ja wiem, że może powinienem sobie też wymienić jakąś broń, czy kupić jakąś broń normalną, ale no wiecie jaki jestem. Zaraz ucieknę im, więc będę mógł sobie tutaj, właśnie, no spokojnie teraz. No i zobaczcie, na dole jest nawet napisane, że jaki jest konflikt, że to jest policja kontra ten gang 580. To jest ciekawe, a nie, że się na tych policjantów rzuci taką kupą, że no, było trzech policjantów, już żadnego nie będzie. Okej, okay. Znowu dostaliśmy ten sam e-mail też, jak się nie mylę. To jest hub, to jest gdzie monitorują wszystkie outputy. Możesz zobaczyć, jak to jest setup, Josh? Tak, wszystkie outputy są multiplied by a factor greater than one. That's the percentage the price goes up. I'll just undo that. And better yet, set the factor to less than one. My lady on the phone and her neighbors get a discount. Word. A chyba kliknąłem escape'a. Ja chciałem znowu wyjść z telefonu i zapomniałem, że przecież escape też będzie anulował ich rozmowy z nami. No i niezły syf się tam zaczął robić, jak widzicie, pomiędzy FireAid i policją. To też jest fajne, że pokazali tę rzeczywistość San Francisco, taką jaka ona poniekąd jest, tak? Ja widzę, że powoli się zbliżamy do tego straszanego proroka, jeszcze myślę, że spokojnie do Plasmoba też dojedziemy. Bo to są rzeczy, które są w miarę blisko nas. A to w ogóle mamy headquarters też San Francisco, tego nie wiedziałem. Znaczy, Jezus, to nie są Outlands, tylko... Jak się nazywało to miejsce? Oakland. Nie zwróciłem na to uwagi, szczerze mówiąc, wcześniej. O proszę, i zobaczcie, że ten szalony prorok jest zaraz koło tej drugiej misji, którą jeszcze chciałem wykonać. Kurde, strasznie mnie kusi to, żeby jednak zrobić te wszystkie zdjęcia, nie? I to jest takie... No dobra, pojedziemy do tego szalonego proroka. O ile jest tutaj w ogóle. Jest na szczęście. Zrobimy sobie z nim zdjęcie. Proszę bardzo. Dobra. Zamknij się już, gości, bo ci już nie chcę słuchać. Tak, to mamy plazmę gdzieś jeszcze 300 metrów od nas. A na razie chcę przede wszystkim się do ATM-a tej włamać. Czyli trzeba pewnie będzie gdzieś wejść na górę. To raczej będzie dosyć szybka misja. Chyba, że długo mi zajmie włażenie tam. No i w sumie możliwe jest, że właśnie tak się też stanie. Chyba, że są tutaj drzwi, do których mogę... Nie, pewnie wejdziemy do środka. Okej. Okay.
Okej, moi drodzy, więc co się stało? Bo mówiłem, że mnie się wydawało, że gdzieś tutaj była ta winda. Okazuje się, że była tutaj cały czas. Mianowicie, jaki był problem? Kiedy ja tutaj zostawiłem swojego kłada, on zamienił się miejscem z... właśnie tą windą. Ona się nazywa Scissor Lift, przynajmniej z wersji amerykańskiego, angielskiego. No i po prostu... I ja się naszukałem tego, bo ja biegałem tutaj przez dobre 10 minut jeszcze, moi drodzy, i... po prostu dość. Po prostu mam dość. Dobra, wbijamy tutaj. Klikamy E, dostajemy dostęp i robimy to. Chciałem jeszcze parę zdjęć zrobić, nie? No, to chyba nie dzisiaj, tak dobrze patrząc. Znaczy, ten odcinek nie będzie krótszy, ale ja po prostu już mam dość. To jedno mnie trochę wkurzyło, bo to jest spory problem. I spory błąd, który należałoby akurat naprawić. Znaczy, ile syfu w ogóle na podłodze w tym banku. O. Welcome to Bloom's new CTOS enabled banking teller. One moment while I confirm your identity. Sure. Evil corporation, scan away. Welcome, Mr. Suarez. How can I assist you today? A small service fee has been deducted from your account, Mr. Suarez. $200? What the fuck for? Fucking bankers. Keep sucking the sheeple dry. You no longer have an account with us, Mr. Suarez. Czemu właśnie zamknęli konto? I've been banking with you guys since I'm a kid. Did you just take my life savings? I'm afraid you don't have any savings with our institution, Mr. Suarez. Would you like to open a starter account? Where's my money? Where's my fucking money? Fuck you! No, to było dobre. Podobało mi się to. To było zabawne. Ale mówiłem, powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem wcześniej. Ja wolałbym, aby ci nasi jednak hakerzy robili rzeczy dobre, a nie na zasadzie, że właśnie tak jak tutaj profesor zwali gościowi całe oszczędności życia. Niemniej, ja wam bardzo dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, dajcie lajka, patrzcie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, czyli szkoda złotówka, jeśli rozwój kanału. Jak widzicie, cały czas mamy masę misji tej w głównej części San Francisco. To już na oknie, tak czy nic nam nie zostało, więc pewnie chciałbym w przyszłym odcinku zacząć robić te zdjęcia, żeby ten fragment wyczyścić. W ogóle w dzielnicy portowej, zobaczcie, teraz tam mamy dwie misje, więc niepotrzebnie tam wcześniej jechałem, no ale już jest troszkę za późno. Ja osobiście, szczerze mówiąc, wolę jednak jeździć często, gęsto. Osobiście w dane miejsca, w sensie po prostu przejechać do tego świata, aniżeli po prostu skakać, wiecie, szybką podróżą pomiędzy miejscami. Okej, ta szybka podróż jest dobra, ale dopiero jak już odwiedzimy dane miejsce, moim zdaniem. Więc troszeczkę wydaje mi się, że to jest takie trochę za prosto zrobione. Z drugiej strony, okej, ja rozumiem, to są takie a la Google Mapsy, tylko że nie powinniśmy móc tak łatwo do danych miejsc skakać, od tak sobie, szybką podróżą. To jest moja opinia. Jakby szanuję dużo bardziej ten system szybkiej podróży z Wiedźmina trzeciego, który był. Niemniej, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia już za dwa dni w kolejnym odcinku i na razie.